No to witajcie. Wideo takie informujące po trasie. W końcu nawet wczoraj już nagrywałem w samochodzie, jak jechałem zwrócić właśnie samochód do wypożyczalni, ale nie wszystko tam powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Dużo rzeczy kilkakrotnie w zasadzie wymawiałem, także postaram się tutaj to wszystko tak trochę lepiej powiedzieć jeszcze raz. Także udało się przejechać 1400 km, tyle pokazała Strava, bo mój licznik rowerowy w Słupsku po prostu po raz pierwszy po 3,5 roku używania się wyłączył. I to w najważniejszej trasie życia, także szkoda, ale Strava, skoro pokazała 1400 km, no to licznikowo mogło być tam nawet 1400, myślę 20, tak szczelam. Jeśli chodzi o czas przejazdu i takie tam godziny, wstałem w sobotę rano o 5, start już był o 10, 1400 padło gdzieś tak o 7:30 we wtorek, później szybko jechaliśmy do Rybnika na fontanny przy Bazylice, gdzie było oficjalne zakończenie. Tam mnie przywitało wielu ludzi, był nawet telewizja i no mają coś niesamowitego, szampan. Ach, no fenomenalne to było, po prostu bym się tego nigdy nie spodziewał. No i poszedłem spać o północy, bo jeszcze koledzy mnie namówili na wyjście do piekarni po gorące kołoczki, tudzież drożdżówki. No, że czułem się jeszcze na siłach, no to się zgodziłem na tą godzinkę wyjść, ale potem jak już wróciłem do domu, to tylko inny świat. No i tak oto obudziłem się potem o 9 chyba 30 jakoś tak, bo dzwoni mi właśnie kolega Dominik z teamu, z supportu, że jednak coś mu wypadło i musi mi przywieźć samochód, bym go trochę tam wyczyścił z tych wszystkich rzeczy i odwiózł do wypożyczalni. No, także potem poszedłem spać znowu o 17, czy tam po 17. Dzisiaj znowu się obudziłem po 5 rano. Także teraz znowu mnie zaczyna lekko zamulać. Przypuszczam, że wrzucę ten filmik na YouTube i znowu pójdę spać. Także to tyle, jeśli chodzi o godziny. Samo 1400 km udało mi się zrealizować w jakieś, no to był czas jazdy mniej więcej 85 godzin brutto, a czas samej jazdy na rowerze, no średnia oscylowała w granicach 25 na godzinę, bo w Słupsku, kiedy było już 600 chyba, nie wiem, 60 czy coś w tym stylu, to średnia tam była ponad 25. No potem się ten licznik wyłączył, chyba po kilku godzinach się dopiero włączył. No i tak resetowałem co jakiś czas i co kilkadziesiąt kilometrów i zawsze ta średnia nie spadała poniżej 25, także chociaż Strava pokazuje tam bodajże 24, ale wiadomo, zawsze dodaje 10 sekund przynajmniej do każdego postoju. Także zakładam, że niech ta średnia wynosi te 25 na godzinę w przedziale, no, na całej trasie, no, tych 1400. Wynik, myślę, niezły. Jestem z tego zadowolony, spełniłem swoje największe rowerowe marzenie. Zrobiłem wyczyn, jaki ogólnie świat nie widzi, no. Bardzo rzadko ktoś jeździ 1400 km tak dla własnego szpasu, dla własnej satysfakcji.
Kto chce taki dystans osiągnąć, to zazwyczaj albo jedzie na London, Edynburg, London, też 1400 km, albo już na te znacznie dłuższe maratony. Z tym, że ja tu chciałem przejechać właśnie bez snu i to się udało. Właśnie jeśli chodzi o te kryzysy bez snu, no pierwsza noc ok, druga noc w miarę ok i trzecia noc też. No nie było ogólnie tragedii, nie żebym tam gdzieś wjeżdżał na pobocza czy coś, cały czas starałem się kontrolować siebie. Wiadomo, tam od czasu do czasu była taka eska, nie, ale to głównie jechałem przy poboczu. Za mną jechało non-stop te auto techniczne, także myślę, że było bezpiecznie. Na lewym pasie też jeździłem, ale to raczej chyba tak dla urozmaicenia, bo nie pamiętam teraz, żebym z powodu zaśnięcia na kierownicy zjechał na lewy pas. Nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć po prostu, więc się nie wypowiadam. Chociaż tam koledzy w wywiadzie twierdzili, że gdzieś się tam zataczałem po lewych pasach. No nie wiem. Nie wiem, ale generalnie sposoby na zmęczenie moje były takie. Miał to być bonus w osobnym filmie, no niech to jest teraz, już tak powiem. Stosowałem tabletkę, znaczy tabletkę, kofeinę w tabletkach. I oczywiście wodą się potaplać oczy głównie i generalnie takie strzały pum, coś takiego, ale to bardzo mocno musiało być, żeby właśnie pobudzić krążenie i uwierzcie mi, to pomogło nie na chwilę, ale nawet na kilkadziesiąt minut, jak nie godzin, także było ok. A dodatkowo też kiedy byłem zmęczony na przykład, a wjechałem na te pomorsko-mazurskie drogi, tam było momentami bardzo dużo ścieżek brukowych, dróg z kostki, no i nawet był taki odcinek chyba 2 czy 3 kilometrowy, że ja byłem wtedy zmęczony, też wjechałem na ten odcinek i już w zasadzie po 5 minutach miałem dość spania, że tak powiem. Od razu morale do góry poszły, ale jeszcze musiałem po tych kostkach jeździć. Także takie zdenerwowanie się, pobudzenie organizmu, wnerwienie się, nie wiem, to też jest jakiś sposób, żeby się pobudzić. Więc to są takie moje cztery chyba, cztery, nie? Może pięć, cztery sposoby na pobudzenie się w trasie. Generalnie tam inni polecają guaranę, bo dłużej trzymie, ale kofeina mi także pomagała i to by było tyle. A jeśli chodzi o jedzenie, to tylko jeśli chodzi o ciepłe posiłki, ryż, kibiały albo basmati, kasza. Znaczy kaszę nie jadłem, ale też może być. Ostatnio próbowałem kaszę jaglnianą i jest fajna. A także makaron. I te trzy rzeczy wspomniane jak najbardziej nadają się na tego typu maratony. Dodatkowo jeszcze do kieszonki na trasę wafle ryżowe oraz banany. A z picia to wystarczy woda mineralna i izotoniki. I taki zestaw jak najbardziej wystarcza. A czasem w ogóle nie rozumiem, dlaczego na przykład na jakichś tam maratonach, w którym już uczestniczyłem rok temu, nie będę mówił nazwy, organizatorzy zapewnili nam jakieś takie niezdrowe jedzenie, bogracz, w zasadzie jakiś bigos, takie bardzo ciężko strawne, niedobre jedzenie, które w ogóle nie nadaje się na sporty wyczynowe. No ale jak widać, ktoś tam wie lepiej, bo te akurat posiłki, które ja przed chwilą podałem, to są takie posiłki, które
dodawają dużo energii, są lekko strawne i przede wszystkim nie blokują układu pokarmowego, że to tak ujmę, po prostu nie zalegają nam w organizmie i dzięki temu nie odczuwamy żadnych problemów, przynajmniej ja już to tak stosuję i w tej trasie, w tym zeszłorocznym 1200 i nie miałem żadnych problemów, także tyle, a tą dietę właśnie, te jedzenie ustalił mi, znaczy rozpisał w planie żywieniowym mój dobry kumpel z klasy, z podstawówki, z gimnazjum, Patryk, który trenuje kulturystykę już od kilku lat na poważnie i jest specem od jedzenia. Także pod tym filmem ja tam zarzucę link do jego profilu i tyle, bo rzeczywiście chłop zna się na rzeczy. Też profesjonalnie podchodzi do swojej pasji, do kulturystyki, także szacunek za to, nie? A co do dalszych informacji z tej trasy, no było jedzenie, o trasie opowiedziałem, pogoda. Pierwszy dzień jechałem z mocnym wiatrem w plecy, więc fajnie się jechało. Później drugi dzień, to już od 9 rano zaczęło lać, ten front, który zapowiadano, właśnie nadszedł. No i generalnie zrobiłem sobie taką przerwę, no niecała godzina. Wtedy też jadłem większy posiłek. Ubrałem się na ten deszcz, sprawdziłem prognozę pogody, sprawdziliśmy. Generalnie miało padać przez następne godziny, więc nie było szans, żebym siedział w tym samochodzie przez tyle czasu. Decyzja, ryzyko, jedziemy. Bo generalnie bałem się tego, że po tym deszczu może mi wysiąść kolano, tak jak to było identycznie rok temu, też po ulewie bolało mnie kolano i była jazda na trzecim biegu, ledwo się doczołgałem do celu. No ale zaryzykowałem i nic mnie po tym nie bolało, całe szczęście. Kiedy ten deszcz przestał padać, już tak mniej więcej w Słupsku, wyszło słońce, wszystko ok, morale do góry. Potem kolejna noc, duża mgła, ale dało się jechać. Kolejny dzień rano, to już taka słoneczno, pochmurna pogoda, wiatr taki bardziej chyba południowy, bo tak coś czułem, że wiał w moją stronę zbyt często. Ale generalnie już nie padało potem, super pogoda się wypogodziła. Cały następny dzień to już przez te Mazury, przez Mazowsze się super jechało. Potem trzecia noc, no to tak jak powiedziałem, tam też jakieś lekkie kryzysy były, ale na szczęście bez tragedii. I już ostatni dzień, 70 ponad godzin w trasie, a my dopiero mamy 1205 km, byliśmy w Zgierzu. No i wtedy dostałem bardzo dużej załamki. To też było widać chyba na wideo, chociaż nie wiem, czy go udostępnili, ale na pewno jest na GoPro. No po tym czasie powinienem mieć przynajmniej 100 km więcej, powinienem już być w Częstochowie, a byłem dopiero w Zgierzu, czyli ponad 100 km straty. Ogromna załamka, bo zastanawiałem się, jak to było możliwe, że przejechaliśmy całą noc w zasadzie dobrym tempem, bez jakichś tam super większych postojów. A pod wieczór zeszłego dnia jeszcze czasowo byliśmy no okej, jeśli chodzi o wyrabianie się w zaplanowanym czasie, a tu kurczę taki bumc. Co się dzieje, jak to możliwe? No na chwilę obecną ja to zanalizowałem i wyszło jednak, że gdyby nie ten postój w Ustce, gdyby nie ten postój w Gdańsku, gdyby nie półgodzinne wyjeżdżanie ze Słupska, bo fatalne oznaczenia tam były na Puck, na krajową chyba 200, nie pamiętam ile, ale błądziliśmy dość ostro, musiałem potem ludzi pytać, bo coś tam nawigacja na mnie nie chytała, nie chwyciła. Ale generalnie, jak już dojechaliśmy do Częstochowy, dostałem eskortę,
ludzi, którzy czekali na mnie przy znaku na wjeździe, także coś fenomenalnego to było. A ponoć w Częstochowie były rozkopane drogi, także wyprowadzili mnie bocznymi drogami, za co im bardzo dziękuję, bo dużo czasu zaoszczędziliśmy. Chyba tak myślę. Przynajmniej samochód nasz techniczny nie musiał stać w korkach. No a potem to już w zasadzie sprint do 1400 km, bo no dostaliśmy po prostu info, znaczy my wiedzieliśmy, że na rynku w Rybniku będą ludzie czekać, że chłopacy poinformowali, że będziemy koło 17 i 18, ale no coś poszło nie tak też i musieliśmy robić wszystko, żeby tam być jak najprędzej, czyli tak no realnie na 20. Ja też ostatnie 20 km jechałem indywidualną jazdę na czas. Coś niewyobrażalnego. 1380 km w nogach, a ja miałem jeszcze siły, żeby ostatnie 20 km jechać ze średnią chyba ze 30, czy nawet ciut więcej na godzinę. Nawet kumpel musiał chyba czwarty bieg na prostej włączać, żeby mnie dogonić. Także to jest wszystko nagrane i będzie na materiale wideo, tym głównym. No i generalnie padło 1400 w Tarnowskich Górach na wyjeździe na Gliwice. Zjeżdżamy na pobocze. Kurde, wszyscy do mnie lecą z gratulacjami. No super sprawa. A za nami był korek samochodów, bo od dobrych chyba kilkunastu kilometrów blokowaliśmy ruch, ale kierowcy chyba byli wyrozumiali, bo widzieli naszą radość, że jakieś wydarzenie się stało, ktoś się cieszy, no także super. No na rynku też było przepięknie, szampan i takie tam wywiady różne. Jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu, na pewno. Warto mieć marzenia, warto działać, warto robić coś do przodu, nie wiem, starać się nawet inspirować innych, żeby też zaczęli robić, bo nie mówię, że kolarstwo, ale ogólnie sporty, trenowanie to zawsze, no, warto się tym dzielić, jeśli mamy dobre wyniki, inspirować innych, cieszyć się tym, że możemy komuś pomóc. No, wiecie o co chodzi. Także dostałem też po tym już masakrycznie dużo komentarzy z gratulacjami. No super sprawa, 1400 km. 85 około godzin w trasie, bo jakoś nie umiem zapamiętać dokładnie tej liczby. W sumie 91 godzin bez snu, od pobudki do zaśnięcia. I no generalnie jest to najdłuższy przejazd na terenie Polski, udokumentowany, bez przerwy na sen. Natomiast sytuacja, jeśli chodzi o jakiś tam rekord świata, było to tak powiedziałem, czy też napisałem w emocjach, też na Strawie. No jest taki maraton London, Edinburgh, London, też 1400 km ma. I tam też się ścigają najlepsi na świecie i oni na pewno ten dystans przejeżdżają w jakieś tam, nie wiem, 60 godzin, czyli tam ileś, a nie 85, tak jak ja. Bo ja generalnie nie miałem parcia, żeby ten dystans przejechać w jak najlepszym czasie, ale po prostu, żeby go ukończyć bez przerwy na sen. Dlatego, jeśli chodzi tam o jakiś rekord świata, raczej nie będzie to rekord, jeśli chodzi o czas przejazdu, a może to być taki rekord, jeśli chodzi o ilość czasu spędzonego w trasie bez snu od startu do mety, czyli te 85 godzin. No ale to wiadomo, to są już takie no nie wiem jak to ująć. To już jest takie po prostu szukanie jakiejś tam opcji, żeby mieć ten rekord, nie? Jakiejś tam kategorii, o, kategoria może być takim wyznacznikiem, że właśnie tyle czasu bez snu
udało mi się wysiedzieć, nie, powiedzmy, w trasie, wytrzymać to wszystko. No ale to już tak kwestia nie aż tak ważna. Ważne, że się udało to po prostu zrobić, bo presja na mnie była niesamowicie ogromna. Sponsorzy, którym też bardzo dziękuję za pomoc, bo samemu nie byłbym w stanie tego zorganizować kolegom na trasie, bo bez nich w ogóle by nie było startu. Prawdopodobnie wziąłbym rower swój i jechałbym samemu z nadzieją, że może się uda, może nie. No tak, udało się to wszystko zrobić tak, jak to sobie zaplanowałem, punkt do punktu. I no jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Pamiątka jest do końca życia. Także dzięki wszystkim ludziom, którzy pisali na Facebooku miłe słowa, którzy gratulowali, którzy byli na trasie, czekali. Przepraszam, jeśli ktoś czekał na trasie, a się nie doczekał, bo relacja dopiero była włączona od 150 km. A też słyszałem, że były takie niemiłe słowa co do mojej ekipy, że się opierdzielają, że im się nie chce, że żałośnie to wygląda, że taki wyczyn, którego jeszcze nie było, a oni śpią, że bla bla bla. No ludzie, słuchajcie, jeśli ktoś przebywa na aucie na, nie wiem, 5-6 metrach kwadratowych przez 3,5 dnia, to uwierzcie mi, to nie jest tak łatwo robić wszystko, bo wszyscy myślą, że oni tam tylko siedzą albo śpią i tam trzeba, jeden musi kierować, drugi zazwyczaj odpoczywał na materacu, a trzeci jak nie odpoczywał na siedzeniu obok, to siedział na laptopie i pisał całe te relacje, wrzucał zdjęcia czy cokolwiek, a też były problemy z internetem. Także no było to trochę niefajne, ale ja też rozumiem ludzi, że mogli się denerwować, że tak, że nie jest na bieżąco, ale po tym, to już widziałem, że koledzy zaczęli wrzucać już coraz częściej informacje. Także myślę, że chociaż tyle, co było wrzucone, to wystarczyło. Bo gdybym jechał sam w ogóle, to żadnej relacji by nie było i lipa. Także ja się cieszę, że to tak wszystko wyszło tak, jak to jest. I co tu jeszcze powiedzieć ciekawego na koniec? Pewnie coś ważnego jeszcze jest. No zaczyna mnie zamulać, także ja ten wideo będzie się wrzucać na YouTube, a ja już pójdę od razu spać, bo bolą mnie już tak oczy, a na prawym oku już to bodajże, jak dojeżdżaliśmy do morza, wyskoczył mi taki jęczmień, taka opuchlizna na powiece, no ale trzeba było jechać, nie? Co by tu jeszcze powiedzieć? Bla 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 bla. Nie wiem, wszystkie linki, co trzeba będzie umieścić, to znaczy umieścić po tym materiale wideo, też tam jakieś linki umieszczę dla ciekawych ludzi i generalnie no jest ciężko ze mną teraz, nie powiem. Jeśli macie jakieś pytania jeszcze dodatkowe, jak było na trasie, jak się czułem. Aha, tak jak te ostatnie 20 km jechałem sprintem, tak jak przyjechałem do Rybnika już po tym samochodem. Gdyby nie to, że ludzie by tam nie czekali, gdyby nie to, że nie robiliśmy tam większych przerw nad morzem i w Gdańsku, na pewno byliśmy by w Rybniku, nie wiem, z 5 godzin przynajmniej wcześniej. I ja na pewno wtedy bym dokręcał do przynajmniej 1500 km, bo taka moc, co była w nogach na koniec, to jest po prostu, ja tego nie pojmuję, że tak szybko byłem w stanie jechać nawet pod 40 na prostej. Bez przerwy jechałem
ponad 40 minut czasówkę, także byłem w stanie dokręcać do 1500, nawet chciałem, zaproponowałem nawet ekipie, abyśmy jechali do gór gdzieś, nie wiem, na Górę Żar i to tak w taki kosmiczny sposób już zakończyć, aby w jednej wycieczce, pętelce po okolicy było i morze, i góry. To by było rzeczywiście coś już niesamowitego. Ale niestety, no, ludzie czekali i musiałem ich posłuchać, nie? Także ten... jeśli chodzi o cele na następne lata, tak jak powiedziałem, nie będę już jeździł bez przerwy na sen. Sądzę, że jest to już niepotrzebne. Wiem, że w tym roku już kondycyjnie czuję się, mogłem zrobić 1500, 1600 spokojnie, więc na przyszły rok już będę starał się robić dystanse na przykład 1000 km i próbować zmieścić się, nie wiem, w 45 godzinach, 43 godzinach, tak tego rodzaju właśnie wyzwania na czas, a nie na ilość dystansu bez snu. A tak to generalnie będę robił wszystko, żeby być na starcie maratonu rowerowego dookoła Polski, który jest raz na 4 lata i jest to taka najtrudniejsza, wielodniowa już impreza bez wsparcia samochodu, bez ekipy. Także będzie to kolejne wyzwanie dla mnie, będę się do tego przygotowywał. Będę się uczył już, jak jeździć z bagażem, ze śpiworem, czy z czymkolwiek. Jak to jest po prostu spać na trasie, bo jeszcze mi się to nigdy nie przydarzyło. No. Także tyle w tym wideo. Trochę się rozgadałem, ale myślę, że udało mi się wszystko powiedzieć. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy byli ze mną na trasie, na relacji, na Facebooku, sponsorom. No, marzenie spełnione, cel osiągnięty, coś wspaniałego, nic tylko się cieszyć i iść spać jeszcze kolejny raz. Także tyle, jak powiedziałem, jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, czy to na Facebooku, gdzie ten link do tego wideo umieszczę, czy pod samym wideo na YouTube. A ja postaram się zrobić takie wideo właśnie z odpowiedziami na te pytania co do tej trasy właśnie. A na dniach, może już jutro, zacznę zrobić takie intro do tego głównego filmu, który powstanie, bo na dwóch kamerach już mam 35 GB materiału, a na tej trzeciej kamerze, na której generalnie było najwięcej nagrywane, myślę, będzie też bardzo dużo. Także materiału jest ogromnie dużo. Cały ten projekt, edycja tego filmu będzie konsultowana z kilkoma osobami, bo chcemy to zrobić rzeczywiście taki film, jakiego jeszcze nie było w YouTube. No chyba nie ma, ja nie widziałem, przynajmniej na polskim YouTube nie ma. Chodzi mi o taki film, że z całej tej trasy, ale także z tym, co było przed trasą, jak wyglądały przygotowania, jakieś tam wywiady, odczucia moje, innych, no, dodać jeszcze angielskie napisy, jeśli będzie można, ewentualnie potem się w YouTube doda. Także chcemy zrobić film, który będzie cieszył oko naprawdę już, bo to, co ja dodałem rok temu, te 1200 km, to jest porażka, to był film zrobiony na szybko. Dodatkowo jeszcze wtedy miałem jedną kartę uszkodzoną, także nie cały materiał tam był wmontowany. Wręcz dla mnie to był wstyd, że takie gówno wrzuciłem wam do sieci. No ale została to tam jakaś pamiątka. No, generalnie ja z tego filmu nie jestem dumny, a z tego, co teraz będziemy robić, to obiecuję wam, że będzie to film, który, no, będzie po prostu miazga, no tak to postaramy się zrobić. No i tyle.
Jeśli też będziecie mieli jakieś zalecenia co do produkcji tego nowego filmu, to jak najbardziej też możecie pisać, bo każda wskazówka się przyda. No i to już na pewno wszystko w tym materiale. No, tak więc cześć i raczej dobranoc.